Wszystko zaczęło się niewinnie. Od wymuszenia pierwszeństwa na wjeździe na autostradę A4 pod Wrocławiem. Kierowca Civica, wyraźnie sprowokowany klaksonem, zatrzymał się na chwilę, po czym ruszył i usilnie trzymał się lewego pasa. Kiedy w końcu zjechał na prawy i mnie puścił, wymieniłem z nim spojrzenia i pokazałem gest "puknij się w głowę". To chyba go zdenerwowało. Jechaliśmy w stronę Oleśnicy Małej, gdzie korek utworzył się z powodu pożaru naczepy. Wszyscy robili korytarz życia, a ten kierowca postanowił wykorzystać go do wyminięcia kilku aut i wjechał przede mnie. Dalsza część jest na nagraniu. Kierowca zatrzymuje się, wysiada i podchodzi do mnie. Słucham. Problem? Patrzyłeś, jak wyjeżdżasz tam ze stacji, czy nie? Nie, nie patrzyłem, 24 godziny jestem, ale za kierownicą. No dobra, ale nie zwalnia cię to z tego, że przestrzegasz przepisów. Bo przede mnie, zajeżdża mnie. Widziałem to, ale ty też mi zajechałeś. Start recording emergency video. Potem wsiada z powrotem, jedzie chwilę w korku i nagle korzysta z wyjazdu ze stacji benzynowej, żeby ominąć wszystkich. Myślałem, że to koniec, ale po 10 minutach dogoniłem go. Czekał na mnie za tirem, a kiedy mnie zobaczył, wjechał przede mnie i zaczął blokować lewy pas. Jego prędkość wahała się od 100 do 160 km na godzinę. Dopiero przy pomocy poganiacza udało mi się go wyprzedzić. Od tego momentu siedział mi na zderzaku, aż do zjazdu na MOP Chechło, gdzie w końcu go zgubiłem. Nie wiem, jaki był jego plan. Nie tyle zależało mu na wyprzedzeniu, co na śledzeniu mnie. Kilka razy mógł mnie wyprzedzić, ale wolał trzymać się mojego zderzaka. Halo? Cześć. Stoję właśnie w korku, bo jest jakiś wypadek. On, wiesz, jak go wyprzedziłem, to on się poczuł i za mną cisnął, więc jak staliśmy w tym korku, ty, zajechał mi drogę normalnie i siada se pogadać ze mną. Jakiś młody, stary, o co chodzi? Przed 30, nie wiem, o co chodzi.